Dzień dobry. Dzień dobry. Zadam Państwu parę pytań, dobrze? Dobrze, odpowiemy. To pierwsze pytanie takie luźne, to proste pytanie nawet. Dlaczego zakłada się kabaret? Powiem na swoim przykładzie. Często jest to zbieg okoliczności. W danym miejscu, w jakimś jednym czasie spotyka się parę osób, które się nudzą, chciałyby coś zrobić i przypadkowo zaczynają, naprawdę przypadkowo zaczynają robić kabaret i nagle odkrywają, że wychodzenie na scenę i rozśmieszanie ludzi przynosi niesamowitą satysfakcję. Był taki sketch, reakcja osób z widowni, prawda? Bardzo fajny. Pamiętamy. Czy od tamtego czasu przybyły jakieś inne dziwne reakcje? Tam czasami ktoś czymś rzuci, jakimś tekstem. Chociaż najwięcej jest sytuacji, kiedy ktoś wychodzi po prostu w trakcie do toalety. Tego jest najwięcej, no ale to po prostu... To naprawdę tak przeszkadza? To widać? Nie, dla nas teraz dla nas nie. Wręcz odwrotnie, bo my to wykorzystujemy. Halo, czemu tak późno? Co z wami? Ale przybyło nam na pewno tej reakcji widowni młodej. Dzieci, które na serio wszystko traktują i powiedzmy, jak tam był taki moment rzucenia z cukierkami w widownię, no to zdarzyło się coś kompletnie, czego nie przewidzieliśmy. Tak, dzieci zaczęły się potrącać, przewracać, płakać. Chociaż nie wyglądały na zagłodzone, zabiedzone. To były dzieci z dobrych domów. Przestaliśmy rzucać cukierkami. Zaczęliśmy rzucać słonecznikiem. Okazało się, że też zjadają z podłogi słonecznik. To też okazało się. Ja miałam wyrzuty, że dzieci po prostu mogą mieć rodzice pretensje, bo dzieci jedzą z podłogi. Więc mówię, Jezu, też nie. No to w takim razie zaczęliśmy rzucać pszenicą. I pszenicy już nie jedzą. Rzadko się zdarza. I to są najgorsze reakcje. Drodzy Państwo, nie róbcie tak. Czasami się zdarza, że ktoś na przykład podejdzie, jest jakaś grupa ludzi i ktoś podchodzi i mówi, kurde, no pan rozpoznaje no. I do pozostałych mówi, no nie oglądacie, nie pamiętacie? Poznajesz panią? Poznajesz panią? Poznajesz panią? Wszyscy nie poznają, jest strasznie ludzie grubo, nie? Ludzie patrzą jak na zwierzę. I taki człowiek znam w tym momencie. Znam to zwierzę czy nie? Tak, i człowiek się czuje winny, ja pierdzielę. No. Więc nie zrobiłem wszystkiego, żeby nie stawiać teraz tych ludzi w głupiej sytuacji, co okay. Nie? Tak, i jesteśmy po prostu wtedy tak jak przedmioty, które zostały nierozpoznane. I, albo chcesz zdjęcie z panią? No i ktoś, nie. Tak, właśnie. Super. O, fajne pytanie. Tak, ja sobie wymyśliłam. Zobaczymy. Fajne jest. Z czego nie wypada się śmiać? Czy jest coś, z czego nie wypada się śmiać? Myślę, że taką granicę każdy artysta stawia sobie sam. Wiadomo, że można się śmiać z papieża, można się też śmiać z kościoła, ale to wszystko zależy od żartu, od jego pomysłu na ten żart, od jego konstrukcji. Jeśli o nas chodzi, to wydaje mi się, że też ciężko by nam było podejmować tematy jakichś niedoborów. U kogoś na przykład, że ktoś ma jakąś wadę, taką powiedzmy, chorobę jakąś. Jakoś tak ciężko, ale wydaje mi się. Nie widzę powodów, żeby w ogóle wikłać w sceny kabaretowe tego rodzaju postaci, tak, ale tego zobacz, rodzaju zjawiska. Ale, właśnie, zobacz. Czy nawet z takich, przepraszam, że przerwę. Nie, pan nie musi mówić. Nawet z takich rzeczy właśnie jak kalectwo już nie można się śmiać, czy można, ale w taki sposób, żeby można. Nie urazić. Czyli jesteśmy państwem demokratycznym, można się śmiać, tylko jest kwestia smaku. Przyjaźnimy się z takim Darkiem, który ma porażenie mózgowe i my przyjaźniąc się z nim bardzo mocno naciągamy, ale to prywatnie, naciągamy tą strunę, ale to jest tylko i wyłącznie za jego aprobatą. To on kiedyś nawet brał udział w skeczu z kabaretem Łowcy.b i wiem, że wszyscy to dobrze znieśli oprócz widowni. Co, no głupio ci? No. O, weź! O, weź! Ała! Czulej! Ała, ukryć mnie! No, ale też zobaczcie, bardzo mało ludzi wiedzą na temat niektórych chorób. I po prostu sam Darek opowiada, że ma takie sytuacje, że kupował gazety, a dwie kobiety starsze komentowały to przy nim, mówiąc, popatrz, jeszcze to czyta. A to w ogóle to przecież jest niezły migrans, bo generalnie to wracało elektrycznym wózkiem na bombany z imprezy jednej. Jak to jest, jak powie się żart, nikt się nie śmieje. Nie wiemy, jak to jest. No tak, żartuję. Kogo ja pytam? Nie, czasami się zdarza taka, się. Że powiedzmy, że publiczność jest taka bardziej, powiedziałabym, schowana, cicha i nieśmiała i ten początek jest taki trudniejszy, no to my to umiemy rozpoznać, a już słyszymy pierwsze jakieś tam momenty, które powinny pokazać nam, jakie jest nastawienie widowni. A która jest godzina? Czas, słuchajcie. Która?
Jest 25 porażek. Jezu, lecimy, jestem malowana. Ja mam tylko podkład na twarzy. Pani jest malowana. Ja mam tylko podkład na twarzy. No, no. Pozdrawiamy UMKT TV. Tak. TV, czyli i wszystkich UMK. Widzów, i wszystkich studentów uczelni. Pozdrawiamy was serdecznie. Tak. A jeżeli ktoś będzie oglądał tą telewizję, a nie będzie z UMK, to też go pozdrawiamy. Ja jako ciocia, nie będziemy chciałabym powiedzieć, wasza ciocia, uczcie się.